Witam wszystkich. Dzisiaj zabieg na Płatka, przysłowiowego Płatka. No i tak, co wam mogę powiedzieć? Tak, pierwsze co, to spada deszcz. Z kilka dni padało. Zobaczcie, chociaż ten rzepak nie jest taki wielki, bo jest tak po pas. No. Na Płatka idzie fungicyd. Jak zwykle sprawdzony mój ten Propulse z Bayera i Proteus, zgrany duet. Propulse mnie nigdy nie zawiodło, że tak powiem. Nawet w tych latach, nie wiem kiedy to było, ze 2 lata temu chyba było takie nasilenie właśnie z gnilizny twardzikowej, co te rzepaki właśnie leżały. No i a mój się trzymał ładnie. Może nie był tak do końca czysty, ale nie był mocno porażony, bo było bardzo duże nasilenie w tamtym roku, w tamtych latach. No i Propulse litra i Proteus 06. Tam już nie będę w ten kącik wjeżdżał. Będzie taka kontrolka, że tak powiem. Bo ja nie, w sumie nie opłaca się, bo więcej tam wygniotę cofając, zawracając niż to warte. A będzie jakaś tam kontrolka, że tak powiem. O. Tutaj tylko sobie dwie te sekcje wyłączę. Teraz włączę. O. Co ciekawe, bobry mi nie zeżarły rzepaku. A to dlatego, że rozsypałem włosy. O, tutaj widać jak on podbijał i ten, bo tutaj nie było, tutaj wyżarli. Ale rozsypałem włosy od fryzjera, że tak powiem. Porozsypywałem tam, gdzie oni chodzą. No i to ich tam trochę przytrzymało, widzę. O. Dobra, tutaj sobie pokręcę się trochę i zaraz jeszcze coś dopowiem. Tutaj wjeżdżamy. Rzepak bezorkowy. O, cyk. Wcale nie widać różnicy, prawda? Czy orkowy, czy bezorkowy. Chociaż też są takie fale Dunaju. Gdzieś tam miejsca bardziej wilgotne, to ten rzepak jest wyższy. Gdzieś tam bardziej suchsze, to ten rzepak jest niższy, ale jest on dość niski, traktor wysoki, obryskiwacz też, nic go tam nie łamie, nie przegina, nawet jak tam cofałem w jednym miejscu, to nic mu się nie stało, że tak powiem. Biedny ten rzepak, takich liści on nie ma. Ale miejmy nadzieję, że teraz tego azotu jeszcze pociągnie, bo na pewno nie wszystko pociągnął z tą wodą teraz i chociaż tych liści może jeszcze nabierze. Chociaż ja wiem, czy on już teraz liście będę nabierał. Co do cieczy roboczej. Stało mi jeszcze 1800 litrów, a zrobiłem już, tak? Dobrze mówię, 1600, a zrobiłem już 4,30 chodząc z ilości cieczy roboczej na 170 litrów i tym zbiorniku na czystą wodę
mogę sobie pozwolić dzisiaj opryskać 15 hektarów. Czyli po tym kawałku doleję sobie wody, doleję sobie środków i zrobię dzisiaj 15 hektarów, a to akurat 15 hektarów w trzech kawałkach 8, 4 i 3. Czyli nie powinno mi to tam zająć całej nocy, że tak powiem. O. Tutaj jeszcze też ta ścieżka jest bezorkowa. On tutaj, z tego co zauważyłem, tutaj ma lepszą obsadę, bo nie powychodziły samosiewy, tak jak w tym orkowym. Więc tak, zrobię 15 hektarów, akurat starczy mi bańka 15 litrów tego propulsa miałem, to akurat mi starczy na 15 hektarów. Zostanie mi jeszcze do pryskania, ale to już nie dzisiaj, 2 hektary, to tam 2,5, ale nie wiem, czy tamten kawałeczek będę jechał, to może też zrobię kontrolkę. O, to taki, no taki mały kawałeczek tam koło ogrodu, nie wiem czy wiecie. Tam bohemię miałem w tamtym roku, to też tylko jedną dawkę azotu dostała z saletrosanu. Znaczy jedną dawkę porządną, 600 kg tam wysiałem wtedy. No i tam chyba nie będę jechał, czyli 2 hektary mi zostanie. To na tamten kawałek, ten koło śmietniska i ten ugór, to popryskam. Popryskam środkiem Intuity, dodam jeszcze do tego Tebu i propulsa, nie propulsa, Proteusa i Proteusa na szkodniki. O, teraz sobie zawrócę. A, zaraz zobaczymy jeszcze. Zobaczcie, jak ta będzie ścieżka wyglądała po przejechaniu już raz. Zobaczcie, prawie że no nic się, nawet kwiatków nie zgubił. Godzinę mamy. A to zaraz to opierniczymy. A, tutaj muszę minąć ten słup. A, nie zahaczyłem na szczęście. Opryskiwacz pięknie śladuje. Wiadomo, że ten zaczep stosują tylko w takich małych opryskiwaczach jak ten mój. Takich dużych jak Makula czy tam Słomek, to już powiem wam, żeby chyba nie dał rady taki zaczep tam przy takich wielkich opryskiwaczach. Dlatego tam robią te zaczepy skrętne na hydraulice albo po prostu skrętne koła. Opony wąskie w ciągniku, w opryskiwaczu i zobaczcie, ledwo co ścieżki widać. Nie no, widać, nie? Ale na żniwa to pewnie tego nie będzie widać, chociaż nie wiem czy jak rzepak będzie teraz dostał wody, jak będzie długo kwitł, czy nie.
czy nie pojadę jeszcze na koniec kwitnienia jeszcze raz na Pryszczarka i może jakiś tam tebu jeszcze dodać, nie wiem, pewnie jeszcze może jakiś mocznik na łuszczynę. Nigdy tego nie stosowałem. Wiem, że niektórzy stosują teraz na płatka siarczan i mocznik. Nie wiem, ja jakoś nigdy nie... powiem tak, nigdy nie stosowałem i boję się stosować, bo wiem, że w czasie kwitnienia rzepak jest wrażliwy na różne rzeczy. W tamtym roku pryskałem pszenicę, obok był kwitnący rzepak, nie było wiatru, a rzepak na pół metra, na metr był przepalony, a żadne, a nic mi nie ściągało. Nie ściągało mi nic, żadnej cieczy robocze mi nie ściągało. Wtedy miałem tam jakąś zupę i wiem, że u sąsiada przepaliło trochę rzepak, także wolę nic nie kombinować, tym bardziej, że no teraz może trochę popadało, ale jak jest sucho, on też jeszcze ma swój stres i, że tak powiem, tylko to, co potrzebne. Miałem tytanit wlać, ale też mówię, kurde, nie będę kombinował. Może wyjdzie tak, że pojadę jeszcze na Łuszczynę, to wtedy coś tam jeszcze namieszam. No. Teraz wam jeszcze pokażę tam na klinie, jak ten GPS pokazuje. Akurat tutaj jest z tabletu, bo nie mogę znaleźć tego Garmina swojego, gdzieś, kurde, powyciągałem to, pokładłem, ja taki mały łeb, coś położę i później wodę tylko szukam. Najlepiej to, jak coś gdzieś kładę, to muszę to pewnie zapisywać albo mówić komuś, gdzie coś położyłem. Powiem wam, nie czuję smrodu oprysków, czyli jest dobrze, wiatru nie ma. Chociaż też ten tak, propulsę nie tak za bardzo nie śmierdzi, Proteusz też nie. Czyli jest dobrze. Teraz tu jeszcze chyba nie będziemy na klinie. Jak będę, to się włączę i zobaczycie, jak to ten... jak to z tabletu, to jest antena GPS z tabletu. To będziemy mieli teraz już z klina. Zobaczymy, jak to będzie wychodziło tutaj. No i tak, na pewno te wyłączymy. To wyłączymy i to. I tutaj mamy ścieżkę. Tak, już tutaj muszę zacząć psiukać jedną sekcją. I teraz popatrzymy tutaj. Tak, dołożymy drugą już. Teraz jeszcze patrzę też trochę na ścieżkę tamtą, chociaż mało ją widać. Jak ten środek wjedzie na zielone, bo to się tak poszerza, dołożymy trzecią. O, teraz możemy dołożyć trzecią. I tutaj dałoby się teraz jeszcze tą boczną, już tutaj wychodzi. Tak. Tu jeszcze będzie chyba chwila, jak włączę tą ostatnią, na takim brzuchu największym. O, tutaj, tak. Tutaj już musimy wyłączyć.
ostatnią dojedziemy do końca już. O, cyk. Dobra, i teraz sobie dojedziemy z rozłożonym takim opryskiwaczem do końca pola. Tam się złożymy z tego względu, że jak się złożę teraz, to będę, no, opryskiwacz będzie belką dolną z końcówkami dar tutaj po całym, tutaj po całej ścieżce rzepaku. Mało tego, te boczne końcówki wystające będą grzeć tutaj po bokach. No, nie martwię się w sumie o ten rzepak, tylko martwię się o końcówki, żeby tam gdzieś jakieś nie wydarło albo nie uszkodziło i coś tam nie pękło. No nic, to będzie na tyle. Tylnych lamp nie zdążyłem jeszcze zmienić, zobaczcie. Są te stare widy zażółknięte. O. O. Tam gdzieś widzę, o, na ostatniej końcówce coś się dynda, chyba jakiś tam rzepaczek gdzieś tam coś przepaczyło. Dobra, nie będę was ściągał po wszystkich polach. Obchód pól zrobię w dzień któregoś tam dnia, nie wiem, w połowie kwitnienia czy po przekwitnięciu, czy może teraz gdzieś na dniach, zobaczymy. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.